Jakie standardy montażowe stosujemy w naszych instalacjach fotowoltaicznych? Nazywam się Robert Dogorzałek i w dzisiejszym odcinku opowiem o zasadach, jakich przestrzegamy w Columbus, aby zachować najwyższą jakość instalacji biznesowych. Nasza praca zawsze rozpoczyna się od wizji na miejscu montażu, szczegółowego audytu oraz projektu koncepcyjnego instalacji, który bierze pod uwagę przede wszystkim obowiązujące normy i przepisy, oddziaływanie instalacji na środowisko oraz ochronę konserwatorską obiektu. Kluczowe znaczenie ma oczywiście położenie budynku, jego orientacja względem stron świata, jak również kąt nachylenia modułów. Dbamy o to, aby znaleźć lokalizację, która zapewni instalacji najlepsze uzyski, a jednocześnie będzie zgodna ze wszystkimi standardami bezpieczeństwa. Nasze wymagania projektowe obejmują także drogi technologiczne i projektowe, linie energetyczne i odgromowe, sposób mocowania konstrukcji, miejsce przyłącza instalacji w budynku, a w przypadku dużych instalacji również podział mocy na obiekcie. W zależności od tego, czy instalacja będzie montowana na gruncie czy na dachu, musimy wziąć pod uwagę uzbrojenie techniczne terenu, ewentualne przeszkody, dotyczy to przede wszystkim instalacji położonych na gruncie, rodzaj poszycia dachowego oraz przebieg tras kablowych. Wiele obiektów przemysłowych ma skomplikowaną architekturę, dlatego instalację fotowoltaiczną trzeba zaplanować w najdrobniejszych szczegółach. W przypadku instalacji dachowej kluczowe znaczenie będą mieć również obciążenia stałe i zmienne. Do stałych ciężarów zaliczamy m.in. konstrukcje, moduły i okablowanie. Natomiast na obciążenia zmienne wpływ będzie mieć lokalizacja budynku w strefach wiatrowych i śniegowych oraz nośność konstrukcji dachowej. Dbamy również o prawidłowe ulokowanie modułów fotowoltaicznych i zachowujemy odpowiednie odstępy pomiędzy polami modułów, od ścian oddzielenia przeciwpożarowego, od instalacji odgromowej, od klap dymowych oraz od krawędzi dachu. Każdorazowo w projekcie uwzględnione zostają również tak zwane ścieżki serwisowe, które ułatwiają dostęp do poszczególnych sekcji modułów PV. Oczywiście przestrzegamy także szczegółowych wymogów w zakresie montażu falownika, który zawsze umieszczamy na podłożu niepalnym lub na płytach izolacyjnych. Wewnątrz budynku montujemy go w wentylowanych pomieszczeniach, zdolnych do odprowadzenia energii cieplnej, a na zewnątrz budynku instalujemy go na ścianie północnej. Dodatkowo, jeśli warunki tego wymagają, wykonujemy zadaszenie w celu zwiększenia ochrony przed czynnikami zewnętrznymi. A jakie standardy obejmuje okablowanie? Stosujemy kable DC w podwójnej izolacji, osłonie bezhalogenowej i zewnętrzną warstwą odporną na działanie promieni UV. Z kolei wszystkie przewody, zarówno AC jak i DC, posiadają wysoką klasę odporności pożarowej. Podczas montażu unikamy krzyżowania się przewodów oraz prowadzimy je w taki sposób, aby uniknąć powstania pętli indukcyjnej. Dlatego ważnym aspektem całej instalacji jest prawidłowe wyrównanie potencjałów. Ekwipotencjalizacja jest również środkiem do zredukowania zagrożenia pożarowego, wybuchowego oraz zagrożenia życia w chronionej przestrzeni. Dotyczy to przede wszystkim tej części instalacji i urządzeń, które są wykonane z materiałów przewodzących, ale w normalnych warunkach nie przewodzą prądu. W celu ekwipotencjalizacji budujemy lokalne szyny wyrównawcze, które są połączone najkrótszymi odcinkami z uziomem. Standardy montażowe, o których dzisiaj mówiliśmy, pozwalają nam dbać nie tylko o wysoką jakość każdej instalacji, ale także wpływają na jej bezpieczeństwo. Na dziś to tyle. Do zobaczenia.